Szanowny kolego, koleżanko, zapraszam na potężny Instant Gaming po potężne gerencje Total War'owe i nie tylko. Rzecz jasna, linka znajduje się poniżej w opisie. Siemano kolano, dzień dobry Państwu, cześć, no Janu z tej strony, witam Was gorąco i zapraszam dzisiaj na odcinek, którego dosyć dawno nie było, mianowicie na tier listę, a konkretnie tier listę najlepszych modów do Total War Attili. No i tak, jest to po pierwsze subiektywny wybór z mojej strony, gdyż wielu modów, które lubicie, możecie tutaj nie zobaczyć. Mianowicie ja się wzoruję na tym, co nagrałem na dotychczasowych odcinkach serii najlepszych modów, no i dodam, że jestem do Attili dosyć bardzo wybredny, mam także ponad 2000 godzin, testowałem wiele różnych modów, no i ciężko znaleźć coś, co by mi się faktycznie spodobało, czy coś, co realnie uznaję za najlepszego moda. Dlatego po prostu bierzemy to, co znajduje się w playliście, za wyjątkiem Medieval Kingdoms, bo nie wiadomo z jakiego powodu nie nagrałem finalnie odcinka z najlepszych modów dotyczącego tejże modyfikacji, ale jest masa innych filmów, recenzji i tak dalej, więc spokojnie można go też tutaj umieścić. Więc zaczynamy sobie, lista jest generalnie losowa, zaczynamy sobie od projektu Ancient Empires, a konkretniej mówiąc Classical Empires, ponieważ ta wersja tutaj dawna jest już nierozwijana, no i obecnie powstaje pod nazwą Classical Empires, jak już mówiłem wcześniej, jest to mod na Discordzie, na Steamie zdaje się go nie ma, no i tam cały czas go rozwijają, planują chociażby stworzyć własny model osady dla Kartaginy i tak dalej. Jest to modyfikacja z cyklu Overall, czyli całkowitej przebudowy. No generalnie grając w to, nie czujecie, że jest to Attila po prostu, że jest to reskin Attili. Nie, czujecie, że to jest coś zupełnie nowego. To daje dosłownie taki vibe, jak ja mam wrażenie, że ten mod ma większą różnicę względem podstawki niż ROM drugi, naprawdę. Jest tutaj wszystko inne. Muzyka całkowicie inna, inny interfejs, nawet też kolory są takie, że bardzo pasują do tego, do tej starożytności, nie ma już takiego mroku. Mapa kampanii jest co nieco zmieniona wizualnie, Egipt prezentuje się zupełnie inaczej, chociażby są specjalne takie grafiki jak ten kolos rodyjski, no i balans to jest coś po prostu w tym modzie niesamowitego. Jest to trudny projekt, bardzo trudny. Nie do końca jestem fanem takiego balansu, bo trochę zajeżdża Divided Imperium, a jak wiecie, no ja zdaję zbyt dobrze nie żyje, ale no uważam tego moda za świetnego i jak wyjdzie jakaś nowsza wersja Classical Empires, bo cały czas wiem, że go robią i warto poczekać chyba, no to z przyjemnością sobie coś z tego zrobimy, może wreszcie serię odcinkową, bo dotychczas grałem na streamie jedynie, kuszytami, nie polecam frakcji, totalnie niezbalansowana, jak się ma elitarne jednostki najlepsze, to i tak one sobie nie radzą z przeciętnymi jednostkami ptolemeuszy egipskich, no więc, no nad balansem z pewnością tutaj trzeba popracować, no myślę, że Classical Empires zrobi zdecydowanie robotę, no ale dla mnie to jest modyfikacja S-tierowa. Słuchajcie, to jest zdecydowanie taki projekt S-tierowy. Co ciekawe, jest też modyfikacja, jakiej wam teraz nazwy nie przytoczę, która bazuje na dodatku Ostatni Rzymianin i właśnie korzysta z grafiki i ogólnie assetów, łatwiej mówiąc, tego moda, a skupia się na Rzymskiej Republice, więc też ciekawa rzecz. Dobra, lecimy dalej. Mamy moda Fall of the Eagles plus Europa Perdita. Są to oddzielne dwa mody, ale raczej nie gra się w nie rozdzielnie, tylko łączy się je, bo wtedy tworzą bardzo interesującą całość. No i przede wszystkim najważniejszym założeniem tej modyfikacji jest historyczność. Właśnie autorzy bardzo dostawiają, żeby to się wszystko zgadzało. No i jest to jeszcze bardziej Divided Impera co do balansu niż Ancient Empire. Osobiście mod uważam, że fajny, ale no balans mi niesie, to jest strasznie trudny, naprawdę, wiesz, jak to brzmi ludziska, no jak 2000 godzin, mod mi niesie, bo jest strasznie trudny. No nie do końca, łucznicy tutaj, no nic nie robią, dla mnie to jest mega lipa, no i no ta ekspansja jest taka wolniejsza. Tu jest dużo bardzo zmian. W zasadzie większość rzeczy została zmieniona, ale dla mnie to jakby wciąż jest taki trochę reskin nad tyli. To nie jest taka skala nowości jak Ancient Empires. Ja daję mu tutaj ocenę B. Jest ok? Nie ma szału? Ale też no, z pewnością nie jest to mod średni, jest to mod bardziej dla wyjadaczy, dla fanów historii i dla osób, które lubią wyzwanie i wolniejszą, wymagającą kampanię. Dalej, Age of Justinian, wersja 2.0, ta wersja 1.0 zniknęła ze Steama, nie wiem w sumie czemu i się pojawiła pod nową, co ciekawe, wersja wcześniejsza miała spolszczenie, autorstwa oczywiście potężnego Janusa Vonsaczusa, prawda, w sumie nie, z tym, że no troszeczkę nie było to zaktualizowane, bo autor tego moda jest trochę dziwny, ciężko się z nim dogadać i no nie za bardzo miał mi podsyłać pliki, które miałem tam spolszczyć. Coś tam to się, wiecie, zatrzymało, tutaj miałem mało czasu, studiuję te sprawy. No, spolszczenie jest, działa, ale czy polecam na nim grać? Nie za bardzo, lepiej po angielsku, no bo jest zdecydowanie
Wtedy będzie płynniejsza rozgrywka, inaczej będą puste miejsca, albo rzeczy z podstawki zamiast tych oryginalnych. Raczej większość będzie przetłumaczona, ale no jednak nie całość, tak? No i ten mod bardzo mi się podoba. Strasznie się waham, że od razu możemy tutaj dać ocenę między A a S. Na razie położę na S, bo projekt ten jest bardzo ambitny. Jest to rok 555, więc VI wiek. Jakoś bardzo się czasy różniąc od podstawki, ale jeśli chodzi o frakcje, to się różnią drastycznie. Grafika tutaj po prostu wymiata. No wiadomo, że po tytule się można domyślić, skupiamy się na Justynianie Wielkim, który coś tam odzyskał, ziemie utracone, prawda, dawne ziemie Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego, no i jest generalnie turbokoksem. Mi się na pewno podoba w tym modzie to, że to jest chyba jedyny Total War, gdzie można zacząć grać, gdzie można grać kaganatem gokturków. No po prostu wow, wow! Jak wiecie, jestem psychofanem klimatów turkijskich, ogólnie Tengryzm, te sprawy, no bardzo lubię. Graliśmy w tego moda kiedyś na streamie Rzymską Brytanią i wam powiem, że balans w tym modzie podoba mi się bardzo. Otóż jest on mega trudny, tylko jest to inna trudność niż tutaj. Jest to jedna z tych kampanii, którą realnie przegrałem i był napis porażka. Tak, wiem, graliśmy na legendarnym, autor nie zaleca, żeby grać na legendarnym w tym modzie. Ale no po prostu, no, przerznałem, zostałem pokonany przez, zdaje się, najezdy wikingów, postanowiłem odpuścić walkę na Wyspach Brytyjskich, no i zejść na Stary Kontynent, ale wikingowie szli za mną, no i mnie dorwali gdzieś tam na terenach Francji, przez co przegraliśmy, za to bardzo mi się ten mod podoba, myślę, że kiedyś kampania gokturkami jak najbardziej będzie mile widziana, no i nie wiem, czy mu nie dam S. Serio, jest to, kurczę, no super ambitny mod. Wiem, że ta wersja jest dosyć nowa, 2.0, więc jeszcze się rozwija, jak najbardziej. No, ale jednak jak go zostawiam do takiego Ancient Empires i skali przebudowy, no to jest wciąż mocny, bardzo fajny, ale jednak reskin podstawki. Dalej, Terminus, Total War Imperium. I to jest mod inny. Tutaj mamy mody historyczne. Ten mod jest zaś przedstawia historię alternatywną, ale ma za sobą bardzo fajny balans i bardzo fajny gameplay. Co do właśnie tego balansu, no to zajeżdża podstawką, jest jakby tempo podbojów i tak dalej, bitwy, raczej wiele się nie różnią, zaś balans ogólnie w kampanii, to co się tam dzieje, jaka frakcja dominuje, no jest już zupełnie inny. Otóż po pierwsze mamy cesarstwa dużo silniejsze, są one podzielone na prowincje, jest jedna główna, znaczy dwie główne, bo wiadomo, że jest Rzym Zachodni i Wschodni, które mają swoich wasali, no i te frakcje zdecydowanie nie upadają. Owszem, rzymscy wasale, czyli prowincje innymi słowy, bo na przykład jest prowincja germańska, prowincja Brytania, one się lubią buntować i żyją swoim życiem, ale no jednak dalej jest ta chwała Rzymu zachowana. Mamy też nowe frakcje, takie jak na przykład, i to jest frakcja niezbyt historyczna, Koreńska Rewolta, jest bardzo niehistoryczna, ale nawet nie jest historyczny i nie próbuje być. Ta frakcja jest o tyle silna, bo zaczynamy, zdaje się, gdzieś tam na Peloponezie, w Grecji. Mamy chyba na start jedną lub dwie osady i dysponujemy jednostkami, które są miksem legionistów rzymskich, spartańskich hoplitów i jeszcze macedońskich falangitów. Tak, mamy najpotężniejszą armię w grze, są te jednostki przemocne, w miarę łatwo mieć do nich szybko dostęp, ale za to sytuacja dyplomatyczna już nie jest taka kolorowa, bo jesteśmy buntownikami, prawda? Rzymianie nas nie lubią, no i będą nas atakowali, bo musimy ich podbić, ale jest to i tak bardzo fajne. Do tego jest druga frakcja, która jest w przyjaźni z tą rewoltą koryńską. Otóż oni się nazywają chyba po prostu Kreta i mają też jednostki mega fajne, takie tam kolory dominują głównie niebieskie, morskie, grecko wyglądają bardzo, ale mają mega silną flotę. I jest to bardzo solidny mod, ja bym dał mu A, bo naprawdę gra się w niej przyjemnie, kiedyś z kumplem Mindem graliśmy, polecam każdemu spróbować, bardzo stary mod też, co ciekawe, ale uważam, że jest na wysokim poziomie. No i Age of Vikings. Tutaj jestem troszeczkę rozczarowany, ponieważ obecnie jestem mega wciągnięty w serial Wikingowie. No i ten mod jako tako też zakłada być historyczny, ale czerpie z seriali takich jak Wikingowie czy The Last Kingdom, przede wszystkim asety, grafiki, żeby no można było się wczuć, bo wiadomo, Age of Vikings, no ludzie pewnie oglądali te seriale, no to gra się też przyjemnie widząc nawiązania.
Natomiast co mi się tutaj nie podoba, to mała ilość jednostek. No kurde, grając z wikingami w Brytanii jest tego strasznie mało i mnie to totalnie zniechęca. Do tego ład publiczny jest na mega samym poziomie, zarąbiście się te osady buntują, niezbyt mi to siedzi. No i sam balans to oczywiście ten mod bazuje na DLC Era Korola Wielkiego, więc jest ono wymagane, żeby w niego zagrać. Co do pozostałych, no to ten mod bodajże... Wiecie co, Justynia na pewno wymaga DLC, po prostu bez niektórych z frakcjami nie będzie tych frakcji, jakie na nich bazują. Dostępnych. Co do tego, to tutaj też są DLC, zdaje się, wymagane. Ashen Empires chyba nie wymaga DLC-ków i co do Terminusa też nie mam niestety pojęcia. Nie zawsze o to, że o tym mówią, a że mam wszystkie DLC-ki, to też ciężko sprawdzić. W sumie da się chyba je wyłączyć. A mniejsze, nieważne. I wracając do Age of Vikings, no to no, jest ten balans ery Karola Wielkiego. To jest taki balans bardzo powolny, nietypowy. Grałem kampanię kiedyś taką dłuższą jako kalifat Ummajadów, no i no było nawet spoko, musiałem oczywiście wgrać jakiegoś submoda na temat publiczny, bo totalnie się nie dało na tym grać, ale to nie jest to coś, czegoś tutaj brakuje, mimo tego, że jest to serio fajny mod i grafiki tych jednostek, których jest mało, ale jednak są przepiękne, to za całokształt daję mu raptem B. Tak, daję mu B. Następnie Medieval Warfare. Bardzo dobra alternatywa dla Medieval Kingdoms. Działa zupełnie inaczej. Nie jest to też taki ruski mod, jak wiele tych, które powstały o średniowieczu, które kradną pliki, grafiki i tak dalej z Medieval Kingdoms, bo ten jest to taki, że tworzy też wiele własnych rzeczy. Owszem, bazuje na Medieval Kingdoms, natomiast ma inny na siebie pomysł. Jest inny balans zupełnie, nie ma tych skryptów, prowincje są jako, takie jak dawniej, czyli nie ma pojedynczych miast. No i co mi się tutaj najbardziej podoba i co mnie najbardziej urzekło, to różnorodność. Słuchajcie, Anglicy słyną z tego, że mają łuczników elitarnych, a Abbasydzi mają dostęp na przykład do asasynów unikatowych i są to jednostki limitowane. Bunty to są chłopi z widłami, podobnie też w większości garnizony miejskie. No i to jest kurde świetne, mi tego tak brakuje w Medieval Kingdoms, takiej różnorodności, tego, żeby można było poczuć, że gramy w średniowieczu. No i to uważam, że bardzo też tego moda wysoko pozycjonuje. Do tego, co mi się podoba, to balans bitewny. Jest on trochę przegięty momentami, ale no dużo bardziej dynamiczny niż Medieval Kingdoms. Jednostki raczej szybko się nie łamią, za to się bardzo szybko wyżynają. I łucznicy są chyba aż za mocni, ale no jednak wolę to, niż kurde 30 morale w łucznicy Medieval Kingdoms. Armię panikują, zanim się w ogóle ze sobą zderzą. No nie, no to mi balans się bardziej. Jednak, no to tutaj wam powiem, że nie czuć, że jest to tak bardzo, bardzo overall, czyli ta całkowita przebudowa jak Medieval Kingdoms. On bardziej bazuje na podstawce, też są wymagane DLC, żeby grać niektórymi frakcjami. Jakby one bazują na tych z podstawki, przez co też niektóre mogą mieć zachowania podobne. Jeśli załóżmy, są frakcje, jakie tworzone są na wikingach, no to mogą mieć podobne czynności, podobne AI. Ale ja i tak daję tego moda jako A, bo grałem mi się w niego bardzo fajnie, nie jest też jakieś mega trudne, ale no tymi ambasadami pamiętam, no też graliśmy jakieś Szkocją i w sumie chyba też, poczekajcie, przegramy, bo mi Anglicy dojechali. Coś takiego było i potem poddałem się, czy tam przegrałem dosłownie? Nie wiem, czy był ten napis magiczny porażka i zagraliśmy sobie ambasadami. Też pod koniec zeszłego roku, na początku jeszcze tego bieżącego, a potem w sumie skończyło się w zeszłym roku, graliśmy krzyżakami i było dosyć miło, fajna sprawa. No i perełeczka. Perełeczka, mili państwo, powiem tak, no tutaj nawet się nie zastanawiam, no wypadł mi Ashen Empires. Owszem, mod jeszcze nie ma kampanii, wobec czego no nie zasługuje na A, na S, prawda? Natomiast, drodzy państwo, ten mod jest robiony po prostu, powiem w jednym słowie, profesjonalnie. Podejście autorów, to jak to wszystko wygląda i tempo prac to jest coś niesłychanego. Kampania wyjdzie. Już to narzędzie jakby powstało, były też prezentacje, że normalnie już ta mapa istnieje, że są osady, że można je podbijać. To wszystko działa, tylko teraz no, trzeba, że tak powiem, to wszystko zlepić w całość. Prace trwają nad frakcjami, bo każda będzie unikatowa, każda będzie miała własne budynki, własne technologie, własne jednostki. No, będzie się różnić całkowicie mechanikami, też skryptami, eventami. Mod też ma własną ścieżkę dźwiękową, więc jeśli ja będę sobie chciał nagrywać serię, to nie będę musiał lecieć na muzyce z Godwika, tylko na faktycznych coverach muzyki lutrowej. No, Rohańska to jest w ogóle tak dobrze zrobiona, brzmi dosłownie lepiej niż z filmu. Coś pięknego, coś pięknego. Ja mu tutaj ślepo daję to S, mimo że no, ta kampania jest praktycznie pewna, bo no, autorzy naprawdę na bieżąco wszystko przedstawiają. Nie wiem, czy w tym roku. Wydaje mi się, że może być ciężko. Jest obecnie wersja 0.8.5, ma jeszcze wyjść wersja 0.9 i wersja 1.0 to będzie kampania. Jeśli wersja 0.9
9 nie wyjdzie, no nie wiem, do końca lata, do końca wakacji, no to może być ciężko z tym, żeby wyszła 1.0 gdzieś na zimę. Zobaczymy, ale no autorzy powiedzieli, że oni nie chcą dawać daty premiery, że chcą wydać tą kampanię, kiedy ona będzie już gotowa, żeby to nie była taka beta na zasadzie, by wydać po prostu, żeby hype nie opadł. Nie, oni chcą, żeby to już była normalna, grywalna kampania, wciąż wersja jeszcze jakby nieskończona w całości, bo no mają plany dosyć ambitne, będzie ta wersja początkowa pozbawiona Eriadoru, ale pozostałe tereny Śródziemia będą występować i co jest interesujące, ma też działać multi i mają być dwie kampanie. Zwykła taka sandboxowa i druga Wojna o Pierścień. O, to jest kurde świetna sprawa. Zresztą jest też playlista poświęcona tej modyfikacji, chyba zrzesza około 10 filmów. Na bieżąco tam omawiałem wszelkie zmiany, nowości. Jak coś, to polecam każdemu się z tym zapoznać. Dalej. Mod The Last Persian 6.6.2 bodajże, jakoś tak się nazywał, czy 6... No The Last Persian w każdym razie. No i mod interesujący, nie jest jakiś mega duży. No, tytułuje się tym, że jest w nim łącznie 400 nowych bądź zmienionych jednostek, dlatego tutaj dużo zmian jest w temacie bitewnym. I uwaga, skupia się wokół niejakiego Peroza III. Był to syn ostatniego Szachinszacha, króla Persji z dynastii Sasanidów. On też niby był tytułowany królem, ale to przez Chińczyków, więc tak nie wiem, czy do końca można go w ten sposób tytułować. W każdym razie, no potem, kiedy arabski podbój podbił Persję, no to się koleżka wycofał do Chin, gdzie uzyskał od dynastii Tang wsparcie. No i tam wojska próbowali tam odbić ojczyznę. Niezbyt wyszło, ale jako taką... Pomysł na przedstawienie tego w grze, w kampanii, uważam, że super sprawa. Jest to teraz frakcja dosyć trudna, bo mamy jako największego wroga, prawda, muzułmanów. Grałem kiedyś tą frakcją i było bardzo ciężko. Pamiętam, że akurat wtedy jakoś po jednym streamie zrezygnowałem wyjątkowo, bo byłem przesycony totalnie Attylą i zaczęliśmy grać w Bannerlorda na modyfikacji Persistent Empires, ale i tak mod jest super. Co ciekawe, ci Chińczycy też są grywalni i oni są zrobieni zamiast Białych Hunów. Nie wiem czemu ich przywódca się nazywa Kingila, tak samo jak w przypadku Białych Hunów mają ten sam sztandard, to samo logo, ale za to jednostki zupełnie nowe, chińskie, to są tacy niepodrabieni, ale realni Chińczycy. Tylko minusem jest to, że nie mogą się osiedlać, ale no jednak fakt, że możemy sobie zagrać Chińczykami w Total Warze, który nie jest trzema królestwami, jest ciekawy. Mod mi się bardzo podobał, natomiast jednak mimo wszystko nie jest to jakiś wysoki tier, dam mu C. Wiecie, jakby jeśli nawet mod dostanie teraz ocenę D, to i tak to nie znaczy, że on jest zły, bo jakby to są najlepsze mody, wobec czego no to i tak jest wciąż, może on jest w sposób najgorszy z najlepszych, w ten sposób można to określać. Następnie Forgotten Realms. Mod ma bardzo proste założenie. Odlokowuje 28 frakcji, które już były w podstawce. Teraz są one grywalne, dostosowane do tego, żeby rozgrywka była w porządku, zbalansowana. Czyli nie jest to tak, jak można było zrobić sobie jakoś w Pikami, czy też w Medievalu II za pomocą odlokować na przykład papieża za pomocą edycji plików i wtedy jakby nie mamy opisu, generalnie rozgrywka nie jest zbyt dostosowana do gry. No nie, tutaj faktycznie jest to dobrze zrobione. Balans w bitwach jest zmieniony w niezbyt dużym stopniu. Grałem kiedyś Anglami i było bardzo przyjemnie. Są też nowe jednostki. Wszyscy nomadowie się mogą osiedlać, co jest bardzo mocno na plus, bo mnie to denerwuje, że no nie było tej opcji i jedynie grały jako hordę te frakcje. Ale uważam, że to także nie jest coś jakoś tak nie wiadomo jak specjalne. Daje mu kategorię C na równi z The Last Persian. I dalej, uwaga, uwaga, a Settled Hans. Mod, który także mnie bardzo mocno urzekł. Nie jest to jakoś szczególnie historyczny mod, zwłaszcza, że występuje tutaj frakcja taka Roman Republic, lojaliści Senatu. I dosłownie to jest Rzym republikański, chociaż mamy V wiek, ale ciekawie się tym gra, bo jednostki są mega mocne. Grałem, pamiętam, kiedyś z Traczem, w sumie to dwie kampanie. Raz, kiedy grałem tymi Rzymianami, on grał czymś innym, jakimiś chyba Germanami i mieliśmy bitwę w Alpach. Więc Traczu, pozdrawiam cię serdecznie, grał się zarąbiście. I druga kampania, kiedy ja grałem Attilą, Hunami, bo ci zostali podzieleni na dwie frakcje. Są Hunowie Attyli i Hunowie Bledy, dwaj bracia. Osiedleni bez kryptów, ze spełniającymi się armiami, zupełnie inaczej zbalansowani. Przecież Attila ma taki specjalny budynek, który się nazywa chyba Attila's Treasure, coś takiego. I nasza kampania z Tracem też właśnie była, jak ja wybrałem Hunów, była interesująca, ponieważ moim celem była hunizacja, czy też nawracanie na tęgryzm ludów germańskich. On właśnie grał
wspierał jakimiś tam wikingami i miał Sphernobles, taką przegiętą totalnie jednostkę. No i to było ciekawe, bo ja wasalizowałem, się do niego zbliżałem, no i taka była rywalizacja. Mega fajny moc. I ja tutaj nie wiem, czy mógł nie dać kategorii A, bo naprawdę grało mi się w niego zarąbiście. No, ci hunowie mają sens do grania, bo ci w podstawce, no nie wiem, nie lubię grać hordą. Nie sprzyja mi to fanu, uważam, że nie jest to jakoś super ciekawie w Fatturi zrobione. Daję mu A, bo naprawdę jest to, uważam, że dobry mod. Polecam każdemu. No i uwaga, Medieval Kingdoms. Ach, mój ty Medieval Kingdoms, jak ja ciebie jednocześnie lubię i nienawidzę. Nie lecę się dlatego, bo się trochę spieprzyłeś. Mogę powiedzieć, balans trochę nie oddaje. Podejście autorów się zmieniło, nie jest już tak ambitne, nie są już tak bardzo rządni krwi jak kiedyś. A no on się rozwija cały czas, tam wiem, że edytują mapę kampanii, mają dodać Azję Środkową, poszerzyć Skandynawię, trochę ogólnie poprawić bieżącą lokację miast, tak żeby Kraków był w Krakowie, a nie gdzieś tam kurde nie wiadomo gdzie. No ale obecnie nie ma szału, wiele już razy grałem kampanię, może dlatego mi się ten balans już nie siedzi, bo naprawdę manieczyłem wieloma frakcjami i prywatnie i na kanale, zrobiłem do tego moda spolszczenie, które na ten moment nie jest do końca staktylizowane, bo wiele jednostek po prostu ma puste nazwy i jak wiecie, nie ma motywacji do tego, by nad tym dalej pracować. Czekam, aż wyjdzie update z mapą kampanii. Jeśli to, znaczy z poszerzoną mapą kampanii, bo rzecz jasna kampania już jest od dawna. Ale jak wyjdzie, poczuję motywację i wtedy za to się zabieram i robimy sobie kampanię, no nie wiem, może Mongołami, bo ta Azja Środkowa mnie jara, to, że jest Samarkanda, Buchara, kurde, to, że będzie, przepraszam, coś świetnego. Chyba też ma się pojawić wyspa Wisby, zdaje się, Gotlandia, tak. I to będzie bardzo fajne. No ale tam problem jest taki, że jeśli jak oni tę mapę poszerzyli, prawda, bo to już jakby zrobili, to muszą po to zrobić też mapy bitewne i nad tym stoją. No ten gość od skryptów, The Tropper, jakoś tam chyba zamula, no ma też, wiadomo, pracę, własne obowiązki. No ale jako tako, słuchajcie, mod ma pełno skryptów, 50 chyba 6 czy 7 grywalnych frakcji, wiele z nich się różni. To jest całkowity overall grind, to nie czujemy, że to jest podstawka, ma balans zupełnie inny. Super sprawa, jakby umieszczam tutaj w takiej kolejności, jakby reszta kolejności jest dowolna, tutaj to po prostu w S-tierze podkreśliłem, bo The Dawnless Days to jest dla mnie poziom wyżej, to jest może bez kampanii, ale to jest po prostu dla mnie poziom wyżej. Tutaj ta profesjonalność to jest coś świetnego. Jest to też dla mnie lepszy mod niż Ashen Empires, bo balans mi odpowiada, tak jakby balans, znaczy... No właśnie, tutaj jest trochę może to źle zabrzmieć, dziwnie zabrzmieć, bo chwilę temu mówiłem, że balans leży. Otóż... Generalnie typ balansu, czyli nie jest to taka kampania, nie jest to balans w stylu Day, że kampania nie jest tak bardzo powolna i tak dalej, ale nie jest też tak bardzo szybka jak w podstawce, jest coś pomiędzy, z tym, że no, trzeba tym balansem popracować, bo założenie jest dobre, ale trochę... Pomysł, ale trochę wykonanie gorsze. No i na sam koniec 6.4.2 Dark Ages. Wiem, że teraz jest nowsza wersja 6.3.4 Rise of Islam, tego samego autora, która jest bardziej zaktualizowana i raczej ją zaleca się do grania. No, słuchajcie, bardzo prosty, przenosi nas do okresu, w którym pierwszy kalifat muzułmański, arabski, kalifat Rashidun się rozwijał. Ekspansja islamu następowała. Ciekawy bardzo pomysł, ale też co mi się w tym modzie najmniej podoba, to, że muzułmanie działają jak hunowie. Mają te skrypty, że im się spełnią armię i tak dalej. Większość jednostek jest z podstawki, ale też, słuchajcie, balans jak najbardziej jest podmieniany, pozmieniony. Łącznie jest w grze 51 grywalnych frakcji, w podstawce było 37, o ile oczywiście mamy wszystkie DLC, bo tutaj też część z nich bazuje na DLC-kach. Chyba dla muzułmanów są asety wzięte z Ery Króla Wielkiego, dlatego jeśli no, tego nie będzie, no to muzułmanami żołnierze mogą troszeczkę wyglądać, no nie wiem, biednie, może im czegoś tutaj brakować na pierśnika, czy coś takiego. No i jest to dla mnie mod ok, ale nie da mu więcej niż B. No nie wiem, czy nie dać go też w kategorii C, wam powiem. Jestem bardzo rozdarty, no ale myślę, że jednak, wiecie co, jak go mam zostawić obok Euro Perdity, to sorry, daję go jednak na kategorię C. No bo te dwa mody są, myślę, że poziom wyżej, zdecydowanie. No i tak by się moja tier lista, szanowni państwo, prezentowała. Piszcie, co nie sądzicie. Myślę, że jeśli kiedyś nagram więcej odcinków z najlepszych modów Dattyli, a powstają ciekawe, bo między innymi powstaje modyfikacja, uwaga, na Wiedźmina i ma mieć niby kampanię w przyszłości. Powstaje też modyfikacja na Skyrima, do, tak, do Attilii, realnie. Już jakby ona jest, są bitwy, jednostki, bardzo ładnie zrobione, ale no, kampanie to są zapewne plany bardzo odległe. Chociaż mi się wydaje, że przez to, że autorzy The Dawnless Days stworzyli to narzędzie, może nie do końca sami autorzy, ale jeden z gości, który jest też autorem, ale jakby nie on sam to stworzył, no to dzięki temu narzędziu Attila może stać się drugim Medievalem. No i jak macie jakieś inne mody, których tu nie wymieniłem do polecenia, to piszcie. Wiem, że jest też mod ten taki Anno Domini 900 coś, który też bazuje chyba na Królu Wielkim, ale nie wiem, jakoś mi tak mega nie siadł. No nie wiem.
W każdym razie tyle ode mnie. Jak się podobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, wpadajcie na Face'a, Discorda, Twitch streama i potężny Instant Gaming. Na razie, cześć!